Siemanko, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale Retro Komora. Tutaj taki vlog, oczywiście z innej bajki, z tego względu, że na razie nie nagrywam żadnych gameplay i tym podobnych rzeczy, no bo jestem w pracy, jak wiecie. Ale dziś jestem w Hiszpanii, tutaj koło Irunu, koło San Sebastian. Jadę w kierunku właśnie Niemiec. Także tutaj takie widoczki, ich słynne stacje Repsol. Także tutaj, tu się zatrzymałem na chwilę na jakąś pauzunię. Takie mają stacyjki. Także jest jak jest. Wraca się po jakiejś tam wyprawie. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Zapraszam na jakieś kolejne moje vlogi, materiały i nie tylko. A tutaj chciałem się tylko podzielić z wami takim oto fajnym widoczkiem, ale w Portugalii są lepsze widoczki, także to tylko tak na szybko, bo nie było czasu cokolwiek nagrywać. Dobra, trzymajcie się i cześć. Siemano! Takie kurwa anomalie pogodowe są we Francji. Było 30 stopni. Grad napierdala, nie, w ogóle nie widać drogi. Zerwanie chmury czy coś, nie wiem. To była piękna pogoda. Zobacz, jak płynie woda po prawej stronie. Rzeka normalnie się zrobiła na autostradzie. Przejaśnię. Ja pierniczę. Ciężka sprawa będzie. Tyle z relacji dzisiejszej. Na razie. I znowuż świata nie widać. Zatrzymałem się na poboczu. Znowuż to samo, co wcześniej było. Muszę poszukać jakiegoś parkingu, bo jest wręcz tragicznie. Nie dość, że pogoda taka, to jeszcze nie ma tu gdzie stanąć. Bo to jest właśnie omijanie autostrad. Portugalki to są właśnie. To są właśnie Portugalki. Kończy się kierowcy czas i tyle. Widzę, że przechodzi pomaleńku, bo świata nie było widać. Już dzisiaj druga taka anomalia pogodowa. O, poszło sobie, poszło. Dobra, na razie. Kawałek Espanioli.
Bilbao, San Sebastian, tutaj koło oceanu, nie? Że tutaj takie góry, nie? Teraz muszę jechać na Burgos. A dalej nie wiem. Ale się dowiem. Także Espaniola. Ale powiem wam, że nawet dałem radę. Jak od niedzieli. A dzisiaj środa, a już w Hiszpanii. A jutro czwartek będę w Portugalii. Na końcu Europy. W Lizbonie. Dobra. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobra, witam was. Tak wygląda Portugalia. Nic szczególnego. Tak jak Hiszpania. Pustynia. Tutaj troszeczkę górzysto. Ale pogoda jest fajna. Ile jest? 23 stopnie. Chłopaki popuchli pod górkę. Jeden drugiego wyprzedza, ale nie mają czym. Stara renówka i jakiś Iveco. Walka dwóch Portugalów. Aż całe 45 na godzinę. Ale już tam z tyłu zbliżają się następni. Fajne niebo. Ach, walczą. Który mocniejszy? Ciekawe, jakie mają tutaj stacje. No, renówka mocniejsza się okazała. Także tyle z Portugalii. Może jak coś będzie fajniejszego, to wam pokażę. Trzymajcie się. Pozdrowionka. Witamy w Portugalii. Taki oto to jest fajny kraj. Same jakieś takie paguraki i tunelaki, ale autostrad mają więcej niż u nas. Belki czyste, parkingi fajne. Że opłacało się tutaj dojechać. Było całą Europę przejechać. Polskę, Niemcy, Francję, Hiszpanię. Żeby sobie ponagrywać, jak to jest w Portugalii na autostradzie. Dziewięć dych się zapina.
Tak to wygląda. Tunele pagórki. Jeszcze mi zostało godzina 39 do dzisiaj. I kończę. Dobra. Tyle z relacji. Na razie. I reportaż z trasy. Witam was wszystkich serdecznie. Jestem w Portugalii. Nawet nie umiem tego wymówić. Jak to się nazywa? Tutaj stoję ciężarówką w hali, ładują jakieś kamyczki różnego rodzaju. Ale to jest najciekawsza sprawa. Gdzie jest wjazd? Wjazd jest otóż tutaj. Tu jest wjazd i wyjazd. I tutaj tą dróżką się o, i tu jest brama. Tak? I tam się wyjeżdża na drogę. I tu się zjeżdża tędy. Tak nie za bardzo fajny jest ten wyjazd. Dla Megi, co najlepsze, biuro w ogóle znajduje się z drugiej strony. Wjeżdżamy sobie tutaj przodem, tak? I co napotykamy? Płyty napotykamy, bo normalnie można było się tutaj wywinąć i sobie tutaj wcofać, ale nie. Tu leżą płyty. Także, no co dalej? Także cofamy dalej do tyłu. Tam koło tej suwnicy żółtej na lewe lusterko wjeżdżamy z powrotem do góry na tą drogę i wycofujemy i z tyłem wstecznym tutaj jedziemy. No, wydaje się, że jest dużo miejsca, nie, ale nie jest źle. Także tyle z relacji. Ładne kamienie tutaj mają, no prysznic tu mają, co najważniejsze. Po zakończeniu roboty, ale strasznie się bawią z tym tutaj na tej hali, nie chcę im przeszkadzać. Wyszedłem sobie na fajkę i pokamerować. Także no, tak to wygląda. Fajnie. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie z Portugalii, trzymajcie się. Gorąco tu niesamowicie, 37 stopni. W sam raz na takie załadunki z kamienia. Trzymajcie się, cześć. Siemanko. Dzisiaj sobota. Taki krótki vlog informacyjny. Właśnie jestem już u końca Hiszpanii. Także przejechałem całą Portugalię, bo tam miałem zrzutki, załadunki. Całą Hiszpanię. Za jakieś 50-60 km wbiję się do Francji. No i niestety we Francji trzeba 24 godziny przerwy zrobić, no i lecimy dalej na kraj, tak? Powinniśmy na wtorek dolecieć, znaczy powinienem, bo mówię w liczbie mnogiej, ale jestem tu sam, bo zmieniłem robotę, zmieniłem też pojazd, ale tak to bywa w życiu. Muzyczka sobie leci i lecimy. Bagietkę se kupiłem na stacji, browara se kupiłem na stacji. Także na weekend jestem zaopatrzony, bo chleb niestety się od tych temperatur zepsuł. 39 stopni było w Portugalii, w nocy było 30. Tutaj jest fajnie, już chłodno. 19, bo to już jest taka końcówka Francji, znaczy końcówka Hiszpanii, bo to jest Irun, na Irun jadę. Tutaj takie górzyste widoczki, nie? Tunele, nie? Takie oto życie jest kierowcy ciężarówki, nie? Więcej w trasie niż w domu, ale taki zawód wybrałem i to lubię. Jakbym tego nie lubiał, to bym tego nie robił.
15 lat już pękło za kierownicą. Dobra, kończę tą swoją smętną gadkę sobotnią. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Siemano. Właśnie dotarłem do Francji. Także jeszcze Francja i Niemcy do przejechania. Ale niestety dzisiaj już tego nie przejadę. Dopiero po przerwie. Sobotnia przejażdżka dzisiaj. Litwiny. Ciężarówka bez lusterek. Dobra. Pozdrowionka z Francji. Ciao, ciao.